Gazy jelitowe to dość krępujący i nieprzyjemny problem. Ale nie tylko. Okazuje się, że gazy w jelitach mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, jeżeli nic z tym nie zrobimy. A ja dzisiaj Państwu chcę pokazać kompleks takich trzech prostych kroków, które pomogą zwalczyć ten problem, pozbyć się wzdęć. Także zapraszam do oglądania. Witam Państwa na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. Tu rozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania swojego organizmu. Jeżeli tematy Was interesują, a jeszcze nie subskrybujecie kanał, koniecznie naciśnijcie na czerwony guzik, na dzwoneczek i obserwujcie filmy, które dla Was nagrywam. Ogólnie problem wzdęć jest dość mocno lekceważony. No bo co to wzdęcie? To są tylko gazy. Ale okazuje się, i to potwierdzili japońscy lekarze, cały zespół pod kierownictwem doktora Szysu, że wzdęcia takie chroniczne mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy my mamy te wzdęcia, kiedy nadęty brzuch naciska na wszystkie mięśnie, między innymi na przypony, też powstaje bardzo mocny ucisk i zmiana ciśnienia wewnątrz płuc i wewnątrz serca. Przy ucisku mocnym na płuca zaburza się proces wentylacji i jest zastój w płucach. Przy ucisku mocnym na serce może powstawać problem z arytmią lub nawet z migotaniem przyciągów. Dlatego to nie jest proste, taka błahostka, wzdęcia. Trzeba sobie z tym pomagać, trzeba z tym walczyć. Oczywiście jest cały kompleks zabiegów i na końcu wam o tym powiem, ale przede wszystkim dzisiaj skupimy się na ćwiczeniach. Natomiast zobaczcie, nie tylko przypona odgrywa tu ogromną rolę, bo to na nią przede wszystkim jest mocny ucisk przy wzdęciach. Tak samo jest ucisk na mięśnie kręgosłupa, mięśnie krótkie. Ale to nie chodzi tylko o to, że w obrębie, powiedzmy tego. Odcinku lędźwiowego jest ten mocny ucisk, bo nie ma możliwości napiąć tylko jedne mięśnie. Jeżeli mięśnie napinają się w okolicy kręgosłupa lędźwiowego, to tak samo będą się napinać i w odcinku piersiowym, i szyjnym. To można zademonstrować, sami możemy sobie sprawdzić na naszych rękach. Jak chcemy sobie na przykład ten mięsień napiąć mocno, no to napinamy, no to się napina cała ręka. Dokładnie tak samo w całym naszym ciele i w kręgosłupie też. Jak jest mocny ucisk na lędźwiowy odcinek, no to tak samo w piersiowym, w szyjnym. Wszystkie mięśnie są spięte. A co znaczy, kiedy mięśnie spięte są w odcinku szyjnym? One zaczynają uciskać na żyły i tętnice szyjne, co powoduje ich deformację. Zwiększa się skłonność do aterosklerozy i do zakrzypicy. Bardzo często osoby, które miewają gazy, skarżą się na bóle głowy, na zawroty głowy. Także zobaczcie, jak ważne jest rozumienie, że nie ma w organizmie takich objawów, które można zlekceważyć. Trzeba koniecznie zwalczać ten problem, jakim jest wytwarzanie się nadmiernej ilości. Gazów. I jeszcze może też taki istotny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Oprócz tego ucisku na narządy wewnętrzne, na naczynia, to same jelita też cierpią, bo kiedy gazy mocno uciskają na ściankę jelit, bardzo delikatno mamy śluzówkę w jelicie cienkim, w jelicie grubym. Na tej śluzówce pojawiają się mikrourazy, a mikrourazy wywołują stany zapalne. Mało tego, nasz organizm próbuje sobie z tym poradzić. I on goi te mikrourazy na śluzówce. W tym celu zużywa bardzo dużo włókien kolagenowych, to znaczy zużywa ten kolagen, który tak naprawdę nasz organizm potrzebuje do budowy wszystkich komórek. I skóra się robi sucha, bo kolagenu nam później brakuje. I problemy ze stawami też mogą się nasilać, bo kolagenu brakuje, bo organizm to cały czas zużywa. No bo jak inaczej, musi to na bieżąco wszystko naprawić. Dlatego skupimy się dzisiaj, w jaki sposób można sobie pomóc. Można sobie pomóc i doraźnie w sytuacji, kiedy albo był za dużo stresu, albo coś zjedliśmy, albo bardzo długo siedzieliśmy i ktoś mówi później, oj muszę rozpiąć sobie guzik w spódnicę lub w spodniach, bo brzuch mam jak balon, no to w tej sytuacji możemy sobie zaradzić w bardzo prosty sposób. A tym bardziej osoby, które mają te gazy przewlekle, to znaczy taki chroniczny już problem, że non-stop im to dokucza, no to koniecznie powinni nauczyć się robić te trzy proste kroki. I teraz jak to wygląda? Krok numer jeden. To będzie proste ćwiczenie, które się nazywa haczyki jelitowe. Najpierw Wam to wyjaśnię, a później zademonstruję. Co to znaczy haczyki? Haczyki robimy z naszych paluszków wskazujących, które po prostu w formie takich haczyków zginamy i zahaczamy jeden o drugi. Trzymamy ręce na poziomie splotu słonecznego, gdzieś tak 10-15 cm od ciała. Później wdychamy powoli przez nos. I wydychamy bardzo gwałtownie przez usta. Po tym, jak wydychamy, próbujemy nasze haczyki rozłączyć, rozciągając mocno ręce, napinając wszystkie mięśnie przez 5 sekund. W tym czasie nie oddychamy. I po 5 sekundach puszczamy i odpoczywamy przez jedną minutę, żeby normalizować nasze oddychanie. I teraz Wam pokażę. Robimy haczyki. Ustawiamy 10-15 cm tu na poziomie splotu słonecznego i wdychamy. I teraz przez minutę spokojnie oddychamy, żeby odbudowało się nasze oddychanie, żeby nie musieliśmy żeby nie sprawiliśmy sobie, że u nas powstanie hyperwentylacja, bo zmęczymy się poprzez to rozciąganie. Jeden raz takie ćwiczenie robimy. Natomiast krok numer dwa polega na uciskaniu odpowiednich punktów. Punkt będzie u nas się znajdował na dłoni jeden centymetr pomiędzy palcami środkowym i serdecznym. Tu... Znajdujemy taki punkcik i ten punkt będziemy uciskać. Czym uciskamy? Może być to dowolne narzędzie. Tak jak na przykład u mnie jest specjalne narzędzie do sudżoku. Ma końcówkę cienką i troszeczkę grubszą. I dowolną końcówką można. Jak ktoś często robi, to już może cieniutką robić. Ja zrobię tą grubszą w tym miejscu. Centymetr pomiędzy palcem środkowym i serdecznym. Przestawiamy nasze narzędzie, powiem Wam czym jeszcze można zrobić, jeżeli takiego narzędzia nie ma. I w ciągu jednej, maksymalnie dwóch minut, robimy takie kręcenie. W tym punkcie zaczynamy delikatnie i troszeczkę mocniej, i troszeczkę odpuszczamy. Znowu mocniej i słabiej. Mocniej i słabiej. Można to tak nazwać, że to są takie ruchy okrężne, ale pulsujące. Trochę mocniej naciskamy, trochę odpuszczamy. Trochę mocniej naciskamy, trochę odpuszczamy. I kręcimy w ciągu jednej minuty na jednej ręce, i dokładnie to samo robimy na drugiej ręce. Na dłoni 1 cm pomiędzy palcem środkowym a palcem serdecznym i minutka kręcimy. To jest krok numer dwa. Krok numer 3 to jest inny punkt. Ten punkt znajdujemy. Przy, tak możemy sobie y, przyprowadzić linię środkową od paluszka wskazującego i tu, gdzie połączy się ze środkową linią naszego kciuka. W tym miejscu mamy ten punkt i ten punkt dokładnie ten tak samo. Przez jedną minutę kręcimy pulsująco, trochę mocniej naciskamy, odpuszczamy, I jeszcze mocniej i odpuszczamy. Nie bójmy się zrobić sobie tak, no trochę, żeby zabolało, to jest normalne, to jest stymulacja odpowiednich punktów, które powodują, że wysyła się impuls do naszych mięśni. Mięśnie się rozluźniają i gazy. W jelitach znikają. Natomiast jakie narzędzie użyć, oprócz takiego, jeżeli ktoś nie ma, pokażę Wam, przygotowałam. Każde narzędzie może być, o na przykład taka łyżka do miodu, możemy kręcić końcówką, może być zwykła drewniana łyżka. Tą końcówką też możecie tu sobie kręcić te punkty. I tak naprawdę na początku, jeżeli Państwo dopiero zaczynacie takie ćwiczenia robić, a problem na przykład jest poważny, no to lepiej, żeby narzędzie, które używacie, było z taką grubszą końcówką. Natomiast z czasem można tą końcówkę robić coraz mniejszą, bo im mniejsza, Końcówka, tym będzie nam troszeczkę bardziej tu bolało, będzie mocniej stymulować. Można, jeżeli ktoś w pracy jest, gdzieś tam w drodze i nie ma łyżki przez sobą, może być to długopis albo ołówek. Także zawsze jakieś narzędzie takie okrągłe może znaleźć się u nas pod ręką. I teraz jeszcze kilka takich wskazówek dotyczących całego tego kompleksu. Jest to kompleks trzech kroków, które wykonujemy każdy krok jeden raz. Haczyki, 5 sekund i minuta odpoczynku, punkt na jednej, na drugiej ręce po minucie i tak samo punkt, który jest u nas tu przy kciuku, na jednej i na drugiej ręce po minucie. Jednorazowo taki kompleks nam zajmie około 5 minut. Natomiast w ciągu dnia możemy to zrobić nawet trzykrotnie. I tak jak mówiłam, można to zrobić jednorazowo, jeżeli jest taka pomoc potrzebna, ale jeżeli ktoś ma problem przewlekły, to trzeba to robić regularnie. Kolejna rzecz bardzo istotna. Nie zważając na to, że to ćwiczenie jest bardzo skuteczne, to jeżeli my nie usuniemy przyczyny tych zdjęć, no to. My nie będziemy całe życie tylko sobie punkty stymulować. Dieta jest podstawą. Musimy zrozumieć i wyeliminować te produkty, które nam szkodzą, po których mamy wzdęcie, ale oprócz diety też przeanalizujmy, co jest powodem, że te wzdęcia u nas powstają, bo różne problemy zdrowotne, różne zaburzenia funkcji narządów wewnętrznych, czy to wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, mogą powodować, że będziemy mieli wzdęcia albo zaburzenie flory bakteryjnej i jelit. Także dopóki sobie okazujemy taką pierwszą pomoc w domu, łagodzimy te objawy, pamiętajmy, żeby... Usunąć przyczynę. Koniecznie o tym trzeba zadbać. Także mam nadzieję, że Państwu to pomoże. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia po pierwszym ćwiczeniu oraz po takich tygodniowym, na przykład kompleksie ćwiczeń. Jak będziecie się czuli? Będę Wam za to bardzo wdzięczna. A ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych nagrań na kanale. Z Wami była Natalia Samaryc. Do zobaczenia. Życzę Państwu dużo zdrowia.